Barbara Oksińska, prosto z parkietu. Witam Państwa. Naszym gościem jest Kamil Kliszcz, dyrektor Departamentu Analiz Biura Maklerskiego mBanku. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Porozmawiamy o branży energetycznej, o szansach, o zagrożeniach. Jak Pan ocenia kondycję krajowych firm energetycznych? Oczywiście kondycję każdej z spółek trzeba oceniać osobno, ale jeśli byśmy spojrzeli tak bardziej z lotu ptaka na sektor, no to po okresie stabilizacji wyników w tych ostatnich 2 latach ten rok przynosi poprawę rezultatów. Oczywiście należy pamiętać o tym, że wiele czynników będzie trudnych do powtórzenia w kolejnych latach, niemniej jednak bieżący rok na pewno daje powody do zadowolenia. Pamiętamy też o tym, że spółki skończyły dość intensywne programy inwestycyjne, więc teraz jest czas, żeby trochę obniżyć poziom zadłużenia, który w niektórych przypadkach jest już dość wysoki. Oczywiście to też wygląda różnie w poszczególnych spółkach, ale myślę, że teraz przyszedł czas na delewarowanie bilansów przed tym kolejnym już zapowiadanym skokiem inwestycyjnym, który ma się koncentrować na źródłach odnawialnych. Porozmawiajmy, jak może wyglądać drugie półrocze, bo w pierwszym kwartale firmy energetyczne pozytywnie zaskoczyły rynek wynikami. Część firm podała już też wyniki za drugi kwartał, które też okazały się takim nieco pozytywnym zaskoczeniem. Czy drugie półrocze w związku z tym też może tak wyglądać? Czy coś tutaj się zmieni? Generalnie wyniki spółek energetycznych na przestrzeni roku raczej nie zmieniają trendów, bo w dużym stopniu są pochodną czy to taryf zatwierdzonych na cały rok, jak w przypadku dystrybucji, czy w przypadku generacji pozycji zabezpieczonych również w roku poprzednim, więc te wyniki, które obserwujemy obecnie, to jest pochodna tego, co udało się zabezpieczyć i sprzedać w transakcjach terminowych już w ubiegłym roku. Oczywiście jakieś fluktuacje pomiędzy kwartałami mogą występować, w związku z tym, że też popyt się zmienia. Ten drugi kwartał akurat to był okres bardzo dużych wzrostów ze względu na zaniżoną bazę związaną z pandemią z zeszłego roku. Natomiast tutaj już bym raczej niespodzianek w drugim półroczu nie oczekiwał. Na pewno segment obrotu, który był takim głównym źródłem zaskoczenia w tym pierwszym kwartale i w drugim, raczej powinien kontynuować tą dobrą pasę. Może mieć już nieco więcej wyzwań ze względu na to, że ten pierwszy, drugi kwartał to był okres, kiedy spółki realizowały wysokie marże na energii kupionej w dołku właśnie tym covidowym w roku ubiegłym. Więc tutaj pewnie już ten potencjał do zaskakiwania będzie mniejszy w generacji. Tak jak powiedziałem, większych odchyleń bym nie zakładał. Jeśli chodzi o segment dystrybucyjny, tutaj też myślę, że nie powinno być dużych niespodzianek. Trzeba tylko pamiętać o tym, że ten drugi kwartał, podobnie jak w obrocie w dystrybucji, powinien się odchylić in plus, z tego względu, że ten popyt również zaskakiwał pozytywnie, co oczywiście oznacza wyższe przychody spółek dystrybucyjnych, które nie do końca były zapewne uwzględnione w taryfie zatwierdzanej przez URE. Mówię o wolumenach, tak, które zaskoczyły in plus, więc spółki wygenerują dodatkowe przychody ponad to, co było zakładane w taryfie. Co w takim razie napędza wyniki firm w tym roku? Tutaj trochę Pan wspomniał o zwiększonym popycie, ale na przykład jak wygląda rynek? Czy bardziej opłaca się produkować energię z węgla obecnie, czy może z gazu? Jak wygląda produkcja z OZE? Więc Ten rok ta poprawa wyników, którą obserwujemy w całym sektorze, to jest z jednej strony ten segment obrotu, gdzie spółki generują wyższe marże, bo w ubiegłym roku udało się kupić energię taniej dla klientów w dostawie na ten rok, więc marże się rozszerzają też, bo nie w całości ten spadek cen hurtowych jest przenoszony w cenikach dla klientów, też trochę z tego powodu, że te poprzednie lata były dość trudne dla tego segmentu, tak? I spółki notowały bardzo słabe marże, pamiętamy gdzieś tam presję na zamrażanie cen energii, później mocne wzrosty na cen hurtowych, które było trudno przenieść na klientów. Ten rok to jest trochę jakby nadrabianie zaległości pod tym względem, więc stąd ten bardzo dobry wynik segmentu obrotu. Poza tym to, co wspomniałem wcześniej, czyli możliwość kupowania tej energii po bardzo niskich cenach w tym dołku covidowym, ale to jest jakby tylko jeden element, który buduje te lepsze wyniki sektora. Również w generacji spółki księgują przychody z rynku mocy, więc to na pewno też pomaga w wielu elektrowniach generować lepszą marżę. Mamy też nowe bloki, które wchodzą do użytku. Mamy Jaworzno w Tauronie, co prawda teraz gdzieś tam będzie musiało być odstawione, ale w tym pierwszym i drugim kwartale pozytywnie kontrybuowało do wyników. Też wyższa utylizacja mocy węglowych w związku z tym, że popyt zaskakiwał im plus. To jest to, co też poprawia wyniki w obszarze wytwarzania. Jeśli chodzi o... Proszę. Tak, jeśli chodzi o te trendy na rynku, to też warto zwrócić uwagę, że teraz to, co się dzieje na rynku spotowym, czyli bardzo duży wzrost cen gazu, wzrost cen CO2, to też wpływa na rentowność wytwarzania. Dzisiaj ze względu na to, że polski rynek energetyczny jest dość specyficzny, tutaj ceny wyznacza blok węglowy, który dzisiaj tak naprawdę przenosi w cenach przede wszystkim rosnące koszty CO2. Ceny węgla w Polsce ze względu na te długoterminowe umowy ze śląskimi kopalniami są dość stabilne, więc te ceny w Polsce rosną praktycznie tylko o to CO2. Tak? Jeśli popatrzymy na sąsiedni rynek niemiecki, tam oprócz CO2 te ceny napędza i rosnące kontrakty na węgiel i galopujące ceny gazu. Więc doszliśmy do takiej sytuacji, że ceny hurtowe w Polsce są niższe niż te niemieckie, tak? Co bardzo dawno się nie zdarzało. Przez wiele lat ten polski rynek był notowany z premią do rynku niemieckiego, więc to też będzie miało swoje konsekwencje oczywiście i na te spotowe kontrakty i wytwarzanie takie bieżące w elektrowniach, ale bardziej będzie to widoczne w przyszłym roku przy kontraktacji tych bloków węglowych, bo ten ujemny spread między Polską a Niemcami powinien w teorii obniżać import energii, być może też generować jakieś wolumeny eksportowe, co na pewno będzie zwiększać utylizację elektrowni w Polsce. Zobaczymy też, na jakich marżach to się będzie odbywać, jakie będą ceny węgla negocjowane z PGG i w jakim stopniu koszty CO2 będą przeniesione w cenach energii. Ale sporo się tutaj dzieje i na pewno nie jest nudno w sektorze w tym roku. Tak, jeżeli wspomniał Pan tutaj o cenach energii, to chciałam to trochę podrążyć, bo jak może wyglądać przyszły rok, bo rosną oczywiście bardzo szybko ceny uprawnień do emisji CO2, rosną też ceny energii na giełdzie. Czy ten wzrost energii jest w stanie zrekompensować firmom rosnące koszty? Właśnie jak to może wyglądać w przyszłym roku? No właśnie, to jest jedno z ryzyk, z którym będą musiały się spółki energetyczne zmierzyć, bo wspomniałem o tym bardzo dobrym roku dla segmentu obrotu. Ten outlook na rok 2022 wygląda już dużo gorzej z tego względu, że właśnie spółki dzisiaj muszą kupować energię po znacznie wyższych cenach, żeby zabezpieczyć dostawy dla klientów w przyszłym roku. W tej chwili te różnice to już sięgają ponad 100 zł na megawattogodzinę i drożeją też zielone certyfikaty, więc pojawia się presja na podwyższanie taryf dla klientów, tak? Nie tylko jakby klientów komercyjnych, ale też będą wnioski o wysokie podwyżki dla gospodarstw domowych. Zobaczymy, jak URE się do nich ustosunkuje. Historia tych ostatnich lat pokazuje, że przy takich gwałtownych ruchach cenowych no spółki muszą w dużym stopniu ponosić same koszty tych podwyżek i nie udaje się tego przenieść na klientów. No bo jeśli dzisiaj, patrząc na to, co się dzisiaj dzieje na TGE, jeśli te trendy miały być przeniesione tak 1 do 1 w rachunkach klientów, no to mówilibyśmy o podwyżkach rzędu 20 kilku procent od stycznia przyszłego roku, więc no na pewno będzie to duże wyzwanie. Zobaczymy, jak regulator zareaguje, zobaczymy też, czy na wzór tych poprzednich lat nie pojawią się też pomysły polityczne, żeby ingerować w ten rynek i jakoś próbować obniżać to obciążenie dla klientów domowych czy też klientów biznesowych, bo przecież zamrażanie cen sprzed paru lat dotyczyło całego rynku, więc no tu na pewno w segmentach obrotu jest spory stres przed tym, co się w przyszłym roku wydarzy i na pewno tegoroczne wyniki będzie bardzo trudno powtórzyć. Nie tylko ze względu właśnie na tą presję w segmencie gospodarstw domowych, ale na pewno też i marże wśród klientów biznesowych będą niższe, no bo zawsze w takiej sytuacji, kiedy trzeba klientowi podnieść cenę drastycznie, no to jego apetyt na jakąś tam dodatkową marżę dla sprzedawcy jest mniejszy. Na pewno zapowiadają się bardzo burzliwe negocjacje z URE, zresztą chyba jak co roku. A patrząc na poszczególne spółki, jakby Pan miał tak podsumować, które mogłyby najbardziej zainteresować inwestorów, a których lepiej unikać? Dzisiaj, jeśli chodzi o polski sektor energetyczny, to tak naprawdę głównym tematem i takim wyznacznikiem atrakcyjności inwestycyjnej jest kwestia transformacji i tego, jak te spółki będą wyglądały po tej transformacji, która jest zapowiadana. Więc te bieżące wyniki, czy nawet outlook na wyniki w przyszłym roku, one mają ograniczony wpływ na to, jak inwestorzy postrzegają poszczególne koncerny. Natomiast jeśli byśmy rzeczywiście jakby na tym się skupili, to wydaje się, że ten przyszły rok powinien być relatywnie lepszy, może jakby relatywnie mniej presji na wynikach powinniśmy zobaczyć w przypadku ENEI, ze względu na to, że spółka ta ma mniejszą ekspozycję na ten segment obrotu, co oznacza mniejsze straty związane z tym ubytkiem marży. Jej aktywa wytwórcze mają niską emisyjność, może niską to za dużo powiedziane, ale relatywnie niską na tle średniej rynkowej, więc też nie odczuje tej presji na clean dark spready, na marże, na generacji. W przypadku PGA i Tauronu tutaj tych wyzwań jest trochę więcej. Obie spółki mają porównywalnej skali biznesy sprzedażowe, więc ta ekspozycja na spadek marż w tym obszarze będzie dość duża. W przypadku PGE też należy pamiętać o tym, że ten wzrost CO2 w większym stopniu dotyka elektrowni na węgiel brunatny, które mają wyższą emisyjność, więc ta presja na marżach w wytwarzaniu też się tam pojawi. Więc jeśli miałbym patrzeć na taki krótkoterminowy outlook wynikowy, to wydaje mi się, że mniej zagrożeń w kontekście przyszłego roku jest w ENEI. Na koniec zapytam jeszcze o właśnie reformę energetyki, o której zresztą Pan wspomniał i która będzie kluczowym wydarzeniem przyszłego roku. Jakie Pan scenariusze tutaj przewiduje, zarówno jeżeli chodzi o wydzielenie elektrowni, jak i w dalszym etapie zapowiadane wydzielenie też kopalń z grup energetycznych? Jakie tutaj scenariusze Pan kreśli? No dzisiaj tutaj można rzeczywiście pozwolić sobie na jakieś spekulacje dotyczące tego, jak ten proces będzie wyglądał, w jakim stopniu on odciąży sektor energetyczny, czy poprawi profil inwestycyjny tych spółek, no bo rzeczywiście zapowiedź wydzielenia aktywów węglowych, które są dzisiaj takim dużym problemem wizerunkowym, ale też i problemem w kontekście generowanych marż gdzieś tam w przyszłości, bo dzisiaj jeszcze powiedzmy dramatu nie ma, natomiast obawy są o to, co się stanie po tym, jak skończą się płatności z rynku mocy, co się stanie, jak CO2 będzie jeszcze mocniej drożeć, a cena energii nie będzie tego w pełni odzwierciedlać, więc rzeczywiście taka zapowiedź elektryzuje rynek, bo zdejmuje potencjalnie główne ryzyko inwestycyjne w przypadku tych koncernów. Jak dokładnie to będzie wyglądać, jaka będzie metodologia wyceny przy tym wydzielaniu, no to na ten moment nie wiemy. Wydaje mi się, że punktem wyjścia będzie wartość tych aktywów, które będą do NABE transferowane, a więc potencjał generowania wyników w tych poszczególnych segmentach wytwarzania. I na tej podstawie będzie ta wycena zrobiona i w takiej skali bilanse spółek zostaną odciążone. Tutaj sporo się mówi oczywiście o tym, że razem z elektrowniami węglowymi do NABE zostanie przetransferowany dług i to jest jakby na takim w tej chwili na headlinach można powiedzieć, natomiast no to jest rzecz wtórna. To ile długu te aktywa ze sobą zabiorą, no to wydaje mi się będzie pochodną tego, ile one są tak naprawdę warte, no bo NABE zgodnie z tymi deklaracjami ma być podmiotem samowystarczalnym i też nie może wziąć na siebie zbyt dużego ciężaru zadłużenia, żeby później to zadłużenie obsłużyć, nawet uwzględniając, że jakaś pomoc publiczna tam co roku będzie wpływać. Więc na pewno jest to bardzo, bardzo ważne wydarzenie, jeśli do niego dojdzie. Na razie jesteśmy gdzieś tam na początku drogi, oczywiście deklaracje są potwierdzone też politycznie. Teraz jest czas na due diligence, wydzielanie tych aktywów do osobnych spółek, ich wycena i później transfer do NABE. Wcześniej jeszcze trzeba będzie przygotować wniosek notyfikacyjny do Komisji Europejskiej dla tej pomocy publicznej. Więc wyzwań jest sporo, bo to nie tylko jakby takie organizacyjne, ale też te regulacyjne, wyzwania społeczne związane z tym, że trzeba to gdzieś tam też uzgodnić ze związkami zawodowymi, z pracownikami, no bo to jest na pewno dla nich nowy temat i widać, że jakiś opór się zaczyna pojawiać. Więc dzisiaj rynek jeszcze tego w pełni nie dyskontuje, bo oczywiście jest jakieś tam światełko w tunelu, ale chyba jeszcze sporo pracy przed nami, żeby do tego doszło, a trochę wyzwań na horyzoncie po drodze jest, chociażby ta notyfikacja w Komisji Europejskiej. Tutaj jeszcze czekamy, też trzeba pamiętać na notyfikację tej pomocy publicznej dla sektora górniczego i to też będzie taki papierek lakmusowy, jak Komisja Europejska podchodzi do tych polskich pomysłów transformacji i na pewno na to też rynek będzie reagował. Wspomniała Pani o tym, jak będzie wyglądać wydzielanie kopalni. No, wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że nadrzędnym celem tej transformacji jest jakby przywrócenie zdolności finansowania się na rynkach finansowych przez spółki energetyczne, no to trudno zakładać, że kopalnie zostaną w tych koncernach, no bo wydzielanie samych elektrowni i zostawianie kopalni na pewno nie miałoby żadnego sensu ani ekonomicznego, ani też takiego właśnie wizerunkowego w kontekście tych trendów ESG i różnego rodzaju kryteriów antywęglowych w instytucjach finansujących. Więc ja zakładam, że to będzie zrobione równolegle i te aktywa wydobywcze w Tauronie, w ENEI również zostaną odseparowane. Czekamy więc na ostateczne rozstrzygnięcia w tej sprawie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Kamil Kliszcz, dyrektor Departamentu Analiz Biura Maklerskiego mBanku. Dziękuję. Dziękuję bardzo.